Cześć, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku. Tym razem pojedziemy z Węgier do Danii. Sól i przyprawy. Oczywiście znowu nie ma nic, co moglibyśmy pojechać własną ciężarówką, więc tym razem pojedziemy znowu inną ciężarówką. Nie, światła długie to nie. Czekajcie, tym bardziej, że trzeba teraz się rozejrzeć. A tutaj jest, dobra. Dosyć długi kurs, więc trzeba się mnie trochę pośpieszyć. Tym bardziej, że tu mamy bardzo szybka dostawa. Dobra, za tą ciężar, za tym busikiem. O, jak dziwnie ten... nowy dafik. Pamiętacie poprzedniego dafa, jakie to było tragedia? Mam nadzieję, że będzie dużo autostrad. Uj, oj, 80. Ale to będziemy się musieli i tak zatankować, więc... przy najbliższej stacji to zrobię. Ojej, 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 rozpędzimy się za bardzo. Strasznie dziwny faktycznie ma ten moment obrotowy, ten DAF. No ta, pojedź na czerwony pewnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będę musiał wróć jechać aż tak długich trak, żeby odkrywać mapy, znaczy odkrywać miasta w Skandynawii, no ale i taki odcinek też się przyda. Może i tutaj coś na starym kontynencie, że tak ujmę to, coś poprawili. Bo dawno już tu nie jechałem. A że mam aż tak długą trasę, to przypomnijmy sobie. Więc
bo w sumie na tym nowym silniku graficznym nie jechałem jeszcze. Na starym kontynencie, więc wszyscy będziemy mieli okazję się przekonać, a i DAF-a poznamy przy okazji. Żeby nie on, to bym zjechał na prawy pas, no ale... O, ale już mam zobaczyć, jak niskie spalanie, jak mi szybko spadło. Czyli coś w tym jest, te Euro 6. Niby ten silnik Volvo też ma Euro 6. Ale co, lecimy powolutku, nie? No tak, wytoczył mi się. No, gościu. No dobra, moi drodzy, ja w sumie to już nie będę marudził, bo nie mam o czym. Więc sobie spokojnie oglądajcie. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.
Powiem wam, że jestem w szoku, wracam na chwilę, że odkrywamy teraz zupełnie nową trasę, którą jeszcze nie jechaliśmy. Skąd wiem? Że jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania, które nawet tak jak tutaj było poblokowane, prawda, tylko jedna droga, i są szare kwadraciki na tych skrawkach poza drogą, i do tego przejeżdżamy, robi się żółte, tak? A żółte znaczy odkryte. Co możecie się już wcześniej domyśleć. Więc jedziemy teraz zupełnie nową trasą, nawet nieznaną przeze mnie od początku gry. Także to jest kolejny plus Eurotracka i to, że jednak warto było wybrać inny samochód z Węgier na Słowację wjeżdżamy. On, wow! Proszę, nawet 90 możemy lecieć. Także zobaczcie. Na Słowacji 90 tire? No proszę. To miłe zaskoczenie. No ale fajne, że tyle procent, znaczy tyle. Jestem ciekaw, ile już mam odkrytej mapy, ale to zobaczycie, pokażę wam. Jak 90, to zobaczcie raz jak się fajnie leci. To legalnie jak można 90. Fajnie, że już nie ma tutaj tylu, aż tylu słoneczników. A nie ciekawe, czy to wujka Bohuna, czy nie tylko jego zasługi, żeby się pozbyć tych słoneczników. Wujek Bohun to jest YouTuber, jakby ktoś pytał. Były faktycznie kierowca ciężarówki, a od jakiegoś czasu, nie wiem, czy 2 czy 3 lat, YouTuber. Także, jak ktoś chce faktycznie informacji ciekawych na temat gry, tej gry, wow, się rozpędziłem. Tu jest znowu 90. A tu jest raptem 80. Wam szczerze, nie pamiętam, żebym ja tędy jechał, ale to jest pewnie ten cały czas od... A tu nie będzie 90, możemy. Jejciu, ale oni tutaj te ograniczenia mieszają. Dajcie spokój. I tutaj to spali. No i tu już wychodzi na to, że wracam na autostradę, którą już jechaliśmy, więc znowu się zamykam i wrócę może znowu, jak zobaczę coś ciekawego. Na razie.
Powiem wam, że jechałem tutaj tak dawno, bo chyba we wrześniu, jakoś tak, musiałbym to przejrzeć, że to jest dla mnie z tym nowym silnikiem graficznym tak samo wow, jak i pewnie dla was. Niby tą drogą już jechałem, ale to jak się zmieniło, przynajmniej w mojej pamięci, bo tego nie pamiętam aż tak za bardzo. Żeby tu można było lecieć 90, to nie pamiętałem, powiem szczerze. Faktem, że ja wtedy jak jechałem, to wiecie, że ja to na znaki, to tak, no, zwracałem uwagę tyle co nic. Firma niech zarabia, niech zarabia. A, 70. Czyżbyśmy już w Niemczech byli? Nie, spojrzałem na zwiast, a ten na znak. Czekajcie. Nie, my dopiero do Polski wjeżdżamy. Czy wjechaliśmy? Jej. Faktycznie jak to jest 50, to tu nie wypada, żeby się jechać szybciej, no ale lecimy z górki, tak, a nie mamy retardera. W tym pojeździe niestety. Takie manewry, a ja bez lustra. No.
Wybaczcie ten atak, bo mnie jakoś coś przytkało. Wjeżdżam na nową nitkę drogi, jak widzicie. Typowo do Danii prowadzącej już. To jest coś, czego nie było. Ej, no może już by się tak za 40 tak zlikwidowali, bo to lekkie przegięcie jest. Hello. Powiem wam szczerze, uspała mnie ta, na szczęście to już jest koniec. Powoli, bo mnie już ta trasa tak uspała, że już serdecznie mam jej dość. Że ten dźwięk tego DAF-a jest po prostu tak ble, że już nie wiem, co jest gorsze, czy dźwięk tego dziwnego Mercedesa na początku, bo teraz już też go chyba trochę poprawili. Czy tego DAF-a. Zupełnie nowy kawałek drogi dorobili. A muszę zjechać. No musieli jakoś te drogi połączyć. Podoba mi się to. Sporo żeśmy odkryli. Nowych dróg. Jeszcze tylko 210 albo aż 200. Bo jeździć z tymi ciężarówkami jest ciekawie, ale jest koszmarnie zarazem. Nawet nie wiem, ile to ma mocy, więc czy to jest ten ostatni silnik, czy nie, bo patrząc po spalaniu, to i tak jest dziwne spalanie. Przy tej mocy, co on oferuje, a powiedzmy, nie oferuje. To, że raz skrzynia wchodzi przy 80 na 12, raz nie, to też jest dziwne. Ile sporo z górki tutaj nadrabiamy. Szczególnie przez całą trasę, nie? 170. Uwierzcie mi, czekam już jak na zbawienie. Wręcz. Na koniec tej trasy, bo raz, że już miał i ręka boli od prowadzenia na klawiaturze. Dwa, że już mam naprawdę serdecznie dość. Tego dźwięku. Jak on próbuje się rozpędzać, a na prędkościomierzu nic nie wzrasta. A to, co wcześniej sprawdzałem, to do której mamy dowieźć ładunek, bo zobaczcie, dojedziemy niby 5:15, tak? Nie to. 5:15. A druga 29 w piątek jest, także tu jest ewidentnie jeszcze przewidziany nocleg, którego no ja nie przewiduję tutaj, tak? Czy mam wyłączony ten asystent drzemki? Znaczy nie, przepraszam, to jest symulator zmęczenia i jakoś tak. Więc no.
Pozytywnie nie powiem wam, optymalizacja tym razem z powrotem zaskoczyła, tym razem pozytywnie, bo jak przez pewien czas była spaprana, że no musiałem podkręcać procesor, a teraz już mi się z powrotem na ten odcinek dzisiejszy, wasz środowy być może, może wtorkowy, może środowy, chyba środowy, nie chciało, bo tak przy okazji mówię, a zobaczę, czy spędzi jakaś przesyłka i odpaliłem. Oczywiście nadal dla mnie jest to niedziela, obecnie już jest godzina 12, tak? Dla mnie jest to już godzina 12 w niedzielę, jak dla was to nagrywam. Więc pewnie niedzielny odcinek już się zdążył przetworzyć, to zaraz go wrzucę na Facebooka. Tylko to jadę. Że chwilę tam posprawdzałem sobie internety, że tak powiem. Popisałem z paroma osobami i nie miałem co robić, to stwierdziłem, a jeszcze odpalę, może coś będzie ciekawego. No i się sprawdziło. Trasa, tą którą jedziemy, jeszcze tylko 100 km. Niecałe już. Uwierzcie mi, tak się cieszę na koniec tej trasy, że to po prostu nawet nie macie pojęcia. Niby tylko głupi symulator, tylko gra. A jak cieszy ten dojazd. Ciekawe, czy tą trasę Mercedesem pokonałbym. Bym pokonał z mniejszym spalaniem. Możliwe, że tak. Ale się raczej tego nie dowiem. Będziemy już zjeżdżać. I tak sporo dróg zostanie nieodkrytych. Będziemy czekać na nową. Nowy dodatek, który pewnie za pół roku, może rok wyjdzie, o ile wyjdzie. Chyba, że wyjdzie już American Truck Simulator, choć niestety, ale wątpię, żeby ATS tak szybko wyszedł. A to my już tam byliśmy, widzicie? Następnym skrzyżowaniu, zjeździe. My już tam byliśmy, więc to jest ciekawe. Tylko 68 km. Ciekawe, ile mi plik będzie ważył. O, ile się będzie wysyłał. Jeszcze lepiej. W sumie pewnie już wszystkie się przetworzyły odcinki, które już dla was wrzuciłem. Ale mówię, no będziecie widzieć je codziennie po kolei. Nie, bo dzisiaj to już nagry... To już jest ostatni odcinek, który dzisiaj nagrywam. Dojeżdżamy. No, firemka moja zarabia.
Uwierzcie mi, wątpię, żebym się jakoś zastanawiał nad tym. Jak już odkryję wszystkie miasta, to znowu zostawię Eurotrucka na długi czas. Chyba, że wprowadzą jakiegoś patcha i znowu się pojedzie jedną ciężarówką, tak. Już tylko 50. Znaczy 15. Teraz mniej. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 31, no to powiem wam, że całkiem przyzwoite spalanie wyszło. No, ale nie tak jak w Mercedesie. Pamiętacie? Odcinek z Mercedesem, naszym nowym MP4. No, to spalanie to było genialne. Tylko fakt, nie latałem autostradami. Tylko też bocznymi drogami, tak. Tam. No i dobra. Dzięki wam za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Wow, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek dostał aż, a nie, jak miałem ponad 2000 km trasę, to możliwe, że wtedy też dostałem. No dobra, nie przedłużam już, trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.